siostry i bracia, przed chwilą Jezus powiedział do nas bardzo istotne, ważkie słowa. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni. Ja chcę was pokrzepić. Można by wrócić, cofnąć się w Ewangelii do początków Ewangelii według świętego Jana i postawić sobie jedno zasadnicze pytanie. To, które Jezus przekazał swoim uczniom. Czego szukacie? Kiedy wyruszyli za Nim pierwsi. I to wyruszyli jeszcze w takiej sytuacji, że ktoś im, święty Jan Chrzciciel, Jezusa pokazał. To dzisiaj są dwie postawy w świecie, w którym jesteśmy, niezwykle istotne. Ponieważ ten świat, w którym przyszło nam żyć, jest światem tak bardzo zapędzonym, zabieganym, tak bardzo budującym na własnej pysze i własnych pomysłach na życie, na człowieka, że kolejne pokolenie z trudem odszukuje drog do Jezusa. To wiemy. Ale jesteśmy tutaj. Jesteśmy tutaj, w tym miejscu. Przyszliśmy tu, bo chcieliśmy. I co nam Jezus chce dzisiaj zaproponować? To jest najważniejsze. Mam w ręku fragment tekstu dzienniczka siostry Faustyny. Było to w pierwszy piątek miesiąca po komunii. Nagle ujrzałam Pana Jezusa, który mi rzekł te słowa. Teraz wiem, że nie dla łask ani darów mnie miłujesz, ale wola moja droższa Ci jest niż życie. Dlatego łączę się z Tobą tak ściśle, jak z żadnym stworzeniem. Chciałbym prosić, żebyśmy wszyscy w sercach zapisali sobie to zdanie. A może do niego sięgali w dzienniczku. Łączę się z Tobą, bo wiem, że nie jesteś dla żadnych darów. Co to oznacza? Kiedy się tak jest z drugą osobą? Tylko i wyłącznie w miłości. Tylko ta więź gwarantuje bezinteresowność. Tylko ta więź gwarantuje ofiarność. Tylko i wyłącznie. I dzisiaj otrzymaliśmy w tym fragmencie Ewangelii właściwie podsumowanie rdzenia istoty tego przesłania, które Jezus przyniósł. Tajemnica Ewangelii. Żaden człowiek, żaden, choćby był ze szczytów intelektualnej mądrości, nie jest w stanie odnaleźć sam przez rozumowanie Boga. Jak się to odbywa? Tak jak siostrą Faustyną. Trzeba go spotkać. W ukrzyżowanym Jezusie da się odczytać prawdę o nas i o Nim. Prawdę o nas ludzi, że tak potraktowaliśmy i traktujemy Boga. I prawdę o Bogu, którego to traktowanie nie jest w stanie w miłości zatrzymać. Do żadnego człowieka. Jezus umarł za wszystkich bez wyjątku. Nie ma uprzywilejowanych. Są tylko ci i mamy nadzieję, że w nich się jakoś w tej wspólnocie mieścimy, którzy odpowiadają miłością na tę miłość. Którzy na tę miłość zdobywają się na jakąś odpowiedź i którzy w tej miłości odczytują nadzieję na swoje życie. To jest Ewangelia dzisiejsza. Bardzo ważna. I w tym momencie trzeba sobie powiedzieć, że wiara to jest
wzruszenie, to jest zdziwienie, to jest wdzięczność, to jest taki sposób życia, który odpowiada na to, co uczynił nam Bóg. Święty Piotr tak pięknie w swoim liście z samych początków pisze taki piękny tekst. On w swoim wielkim miłosierdziu zrodził nas na nowo do żywej nadziei przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa. Chciałbym, siostry i bracia, dzisiaj nas zaprosić do tej wędrówki po kartach Jezusowej Ewangelii i do stawiania sobie ciągle pytania. W jaki sposób? Jak to wygląda? Jak wygląda wiara? I będę spróbował odpowiadać kilkoma obrazami. Od roku mniej więcej. Co pewien czas sięgam do tekstu, który za chwilę przeczytam. Sięgam go dla siebie. Po to, żebym potem mógł się dzielić tym, co jest w wierze istotne. Ten tekst napisał Ernest Ronki, to jest z pewnych rekolekcji, które głosił Ojcu Świętemu. I w pewnym fragmencie mówi tak. Moim ostatnim nauczycielem wiary było pewne dziecko w kościele San Carlo al Corso w Mediolanie. Chłopiec przyszedł z babcią, miał może 5 lat. Babcia poszła zapalić świecę, a dzieciak rozglądał się wokoło, patrząc w górę. Po chwili zatrzymał się przed wielkim krucyfiksem z XV wieku. Podszedł do mnie, pociągnął mnie za rękaw i zapytał, kto to jest? Całkowicie mnie rozbroił. Zamurowało mnie. Gdy usłyszałem to pytanie niespodziewane i absolutne, uleciały gdzieś mi wszystkie odpowiedzi z katechizmu i credo. Dziecku, które nigdy nie słyszało o Bogu, babcia powiedziała mi potem, że rodzice zrezygnowali z wychowania religijnego. Poczułem, że pytanie tego chłopca dotyka samego serca mojej wiary. Kto to jest? Zamknąłem w swojej głowie wszystkie książki. Otworzyłem swoje życie. Spojrzałem do środka i coś zobaczyłem. Pochyliłem się, spojrzałem mu prosto w oczy i powiedziałem, wiesz kto to jest? Ktoś, kto sprawił, że moje serce jest szczęśliwe. To Jezus. Siostro i bracie, kiedy patrzysz na ten obraz Jezusa Miłosiernego, i w swoim sercu, ja i ty, odrzucimy wszystkie katechizmowe formuły. Wszystko, co znamy z teologii, z katechizmu, czy z czegokolwiek. I pozwolimy postawić sobie to pytanie. Kto to jest dla mnie? Kto to jest dla mnie? Jezus. I chodzi o odpowiedź życia, nie o teorię, nie o słowa, które padną. O Bogu można mówić w różny sposób, ale Pismo Święte ma swój jednoznaczny sposób. By coś zrozumieć o Bogu, trzeba patrzeć na Jezusa, na Jego drogę, na Jego czyny, na Jego postawę wobec ludzi. Uczyć się żyć jak Jezus. Coraz częściej mówi się o takiej pięknej metodzie. Szkoda, że za rzadko myślę, ja mówię na pewno o sobie, tak patrzymy. Co by zrobił Jezus? Kiedy wybieramy, decydujemy, kiedy odnosimy się do drugiego człowieka, kiedy zostaliśmy przez Niego zranieni, kiedy ktoś potrzebuje naszej pomocy. Co by zrobił Jezus? Jedno z podstawowych pytań, które trzeba powtarzać sobie w każdej sytuacji, w nieskończoność. Jak się pójdzie tropem za Jezusem, po kartach Ewangelii, znajdziemy tam ludzi pięknych i wiernych, Marię siedzącą u stóp
i Martę, która się musiała krzątać, bo musiała się krzątać. Ale Maria wykorzystała moment. Tam jest kobieta cudzołożna, która ocaliła życie, bo Jezus jej ocalił. Ludzie wykonują wyroki szybko, nawet w imię Boga. Ona, tam jest owca zagubiona, ja człowiek, którego Jezus bierze na ramiona. Tam jest syn marnotrawny w łachmanach, na którego czeka ojciec. I wreszcie jest krzyż. Jest ten wizerunek Jezusa Miłosiernego. Można by powiedzieć krótko. Tak postępuje Bóg. Tak traktuje człowieka. Tak się nad nim pochyla. Jeżeli chcemy nauczyć się tego, potrzebna nam jest wiara. Potrzebna jest nam bliskość. Ale to jest sytuacja głęboko ludzka, życiowa, egzystencjalna. My mamy małe skrzywienie. Wydaje nam się, że, przepraszam za słowo, że odmówimy pacierze, że nawet będziemy w niedzielę na Eucharystii. I zamknęliśmy temat. A to jest dopiero początek. To nie jest finał. To jest początek. Bo to, kim naprawdę jest dla nas Jezus, ta decyzja jest w życiu. I chciałbym wrócić do jeszcze jednego świadectwa. Wydaje się, że dzisiaj niezwykle nietypowego, ale niedługo będzie 80. rocznica wybuchu wojny, a potem po kolei historia aż do zawalenia muru berlińskiego. I chciałbym pokazać, jak jest, jak wygląda Ewangelia pisana życiem. To świadectwo jest z Niemiec, z terenu dawnego DDR-u. I przeczytam go dokładnie tak, jak go znalazłem. Jednym z najbardziej dobitnych przykładów działania Boga jest historia Erika Honeckera, to jest ostatni, pierwszy sekretarz komunistyczny w Niemczech Wschodnich, który po 20 latach po obaleniu muru, chory i bezdomny, został przyjęty do domu przez ewangelickiego pastora, mimo że 8 dzieci tego pastora nie mogło studiować, mimo że było bardzo zdolnymi za komunistycznych rządów Honeckera. I kiedy miano do niego pretensje w tym spoganiałym świecie tamtych wschodnich Niemiec, ludzi odległych od Jezusa, odpowiedź pastora była taka: nie mogę z jednej strony głosić Ewangelii, a z drugiej zostawić bezdomnego człowieka na ulicy. I powołał się na słowa Jezusa: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, dam wam wytchnienie. Dzisiaj jesteśmy tu na wielkiej lekcji. Te lekcje przeżywaliśmy wędrując. Była niejedna sytuacja, kiedy trzeba było powiedzieć dobre słowo, wyciągnąć rękę, podać komuś, kto obok mnie jest słabszy. To jest jedna wielka lekcja miłosierdzia. Pielgrzymka jest taka. Ja niejednokrotnie powtarzam, jak przed wielu, wielu laty, będąc jeszcze w pielgrzymce warszawskiej, szliśmy taką trudną trasą, tak zwaną pustynię. Wielu pielgrzymów było pierwszy raz i się nie przygotowało. Słabli po drodze. Jeden z pielgrzymów, z którymi szedłem, wtedy z Zielonej Góry, znalazł w torbie jedno kwaśne jabłko. Wykrzyknął triumfalnie, a potem, jak mi opowiadał, wziął do ręki, rozejrzał się dookoła, ugryzł odrobinę i podał następnemu. Tym małym jabłkiem podzieliło się chyba z 20 osób. I kiedy kończyliśmy pielgrzymkę i postawiłem grupie, z którą szedłem, takie pytanie: który moment był dla was niezwykle ewangeliczny, ważny, który zostanie wam w życiu jako lekcja?
i ku mojemu zdziwieniu powiedzieli o tym momencie. Powiedzieli, wszystkie były ważne. Modlitwa, nasze karmienie się Jezusem, wszystko. Tylko w tym jednym jabłku, tej postawie dzielenia i opanowywania siebie była czytelna Ewangelia. Chcę, siostry i bracia, dzisiaj, żebyśmy posłuchali Jezusa. Byśmy wzięli Jego jarzmo na siebie, a jest to jarzmo miłości. Ono jest zobowiązujące. Jedyne właściwie przykazanie, w którym zamknięte jest cała Ewangelia. Przykazanie miłości Boga i bliźniego. To tak wygląda miłosierny Jezus. I jeszcze raz sięgnę do siostry Faustyny, żeby niejako dopisać to, co mówi Jezus. Żeby nie szukać słów, bo zostały nam podarowane. Łaski, których Ci udzielam, są nie tylko dla Ciebie, ale dla całej wielkiej liczby dusz. A w sercu Twoim jest ustawiczne mieszkanie. Wiedz o tym, dziecię, że moje, że ze względu na Ciebie udzielam łask całej okolicy, ale powinnaś mi dziękować za nich, bo oni nie dziękują. Siostry i bracia, może skończmy trochę tej krytyki różnorakiej we wszystkie strony i wojny. I może zacznijmy dziękować za ludzi, którzy dziękować nie potrafią. Może zacznijmy klęczyć za ludzi, którzy nie klęczą. Może zacznijmy podarowywać im miłość tym, którzy miłości kompletnie nie rozumią. Może bądźmy bardziej podobni do Jezusa, do tego miłosiernego, bo On taki jest.